Dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Jóźwik i zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszego webinarium. Dziękuję Państwu za tak liczny udział i zainteresowanie tym, co na tych webinariach staramy się przekazywać. W dniu dzisiejszym postaram się przybliżyć Państwu tematykę tak zwanych tarcz antykryzysowych. I pozwolę sobie na małą retrospekcję w odniesieniu do tych poprzednich odsłon ustaw i omówimy sobie projekt, znaczy pokrótce oczywiście, bo są bardzo obszerne akty prawne. Pokrótce też omówię projekt tarczy, tak zwanej tarczy 4.0, czyli tego, co się pojawiło już jako projekt ustawy, prawdopodobnie w formie mniej lub bardziej zbliżonej do tego, co jest, co pokazało się w internecie i na stronach sejmowych, zostanie uchwalone w najbliższym czasie. Także tarcza, tak zwana tarcza 3.0, czyli trzecia odsłona tych przepisów antykryzysowych i tarcza 4.0. oraz kilka retrospekcji odniesienia do poprzednich tarcz, ale w zakresie czy w odniesieniu do przepisów, które dopiero wejdą w życie, tak? Nie będziemy już omawiać tego, co obowiązuje od na przykład od 31 marca i zostało wprowadzone tak zwaną pierwszą tarczą. Małe przypomnienie na początek, bo to jest istotne, tak? Pierwsza tarcza antykryzysowa weszła w życie 31 marca 2020 roku i jednym z istotniejszych w mojej ocenie skutków tej ustawy było wstrzymanie terminów sądowych i ustawowych, tak? Czyli niebiegłe terminy procesowe. Jeżeli prowadzicie Państwo postępowania sądowe, to w okresie od 31 marca żadne terminy, czy to do złożenia apelacji, czy zażaleń, czy jakieś zobowiązania, zarzuty do opinii biegłych, te terminy były wstrzymane. Trzecia tarcza antykryzysowa, czyli tarcza 3.0, tak ją nazywajmy, weszła w życie 16 maja i uchylono ten przepis artykułu 15 ZZR, taka jest numeracja tej ustawy, w związku z czym terminy procesowe już ruszyły, tak? Przepisy przejściowe wskazują na to, że terminy te ruszyły, tak, czy rozpoczęły swój bieg albo wznowiły swój bieg, ponieważ to trzeba powiedzieć, że terminy, które biegły przed 31 marca, one zostały wstrzymane. Natomiast te, które nie rozpoczęły biegu przed 31 marca, to one nie zaczęły biec, tak? Więc to jest pewne rozróżnienie. Więc jeżeli termin biegł już przed 31 marca, to teraz doliczamy po prostu to, co zostało z tego terminu po wejściu w życie trzeciej tarczy. I to, co istotne, terminy te ruszają po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy, więc ustawa wchodzi w życie 16 maja, więc terminy te zaczęły biec po 7 dniach, czyli 16 plus 7 to prosty rachunek, 23 maja zaczęły biec terminy. Więc jeżeli w okresie po 31 marca na przykład otrzymaliśmy wyrok z uzasadnieniem i możemy złożyć apelację, no co mamy 14 dni, albo mamy zakreślony termin 14-dniowy na złożenie wniosków czy zarzutów do opinii biegłego, to ten termin upłynie nam zgodnie z tymi przepisami w tę sobotę, a że sobota się nie liczy znaczy termin nie może upłynąć w sobotę zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami, sobotę traktuje się jako dzień wolny od pracy,
to terminy 14-dniowe upłyną w poniedziałek dopiero, 8 czerwca, więc mało czasu zostało. Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi procesy i zastanawia się, jak te terminy liczyć, to no to właśnie tak, czyli od 23 maja rozpoczynają bieg te terminy, które biegu nie rozpoczęły, i wznawiają się te terminy, których bieg został zawieszony, tak, z dniem 31 marca. Jedna uwaga, o czym mówiłem z moim kolegą Grzegorzem Słowińskim na ostatnim naszym webinarium. Są wątpliwości odnośnie tego, co działo się pomiędzy 14 marca a 31, tak? Bo ten przepis tej pierwszej tarczy nie był dość precyzyjny, tak? Ten bieg terminu. To zawieszenie biegu terminu zostało, czy ten przepis został w ten sposób sformułowany, że przepisy te nie biegną w czasie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a że te terminy, jakby te stany zostały wprowadzone wcześniej, no to były wątpliwości, czy właśnie w okresie do wejścia w życie pierwszej tarczy te terminy będą biegły. No tutaj jest mały spór, ja uważam, i zresztą ten pogląd podziela wiele sądów, że terminy, które płynęły przed 31 marca, do tego dnia normalnie płynęły, tak? Jeżeli coś uprawomocniło się na przykład przed 31 marca, to jest prawomocne, tak? Nie odprawomocniło się, w mojej ocenie. Ale są też poglądy, są też głosy, że jest inaczej, tak? Że jednak wprowadzenie z tego stanu zagrożenia epidemicznego jest, że ten przepis, ta forma, czy ta redakcja tego przepisu pozwala na taką interpretację, tak? Na taką argumentację. Więc jeżeli chcecie Państwo zwalczać jakieś zdarzenie, jakąś prawomocność na przykład, która wystąpiła przed dniem 31 marca, no to są ku temu argumenty i oczywiście warto z nich skorzystać. Tak, co jest istotne, sądy zasadniczo powróciły do orzekania, tak? Usunięto ten przepis, który uchylono go w całości, ten przepis, który mówi o tym, że nie przeprowadza się rozpraw w czasie zagrożenia epidemicznego albo w czasie stanu epidemii, ten przepis został uchylony. Notabene uchylono również ten przepis, który wstrzymywał te terminy, więc to jest taka trochę fuszerka legislacyjna niestety, no bo w takim razie, skoro przepisu nie ma, no to na jakiej podstawie dzisiaj możemy twierdzić, że te terminy nam się wstrzymały, tak? Czy były wstrzymane w tym okresie, skoro przepis został uchylony. Mam wrażenie, że nie tak to należało wykonać, ale chyba intencja ustawodawcy i zamiar jest tutaj oczywisty, więc nie chcemy, nie będziemy tutaj kruszyć kopii, tym bardziej, że to jest pewnie dla nas wszystkich korzystne, to wstrzymanie terminów. Ale to tylko zwracam uwagę na to, że te przepisy tych tarczy w wielu punktach, w wielu miejscach są niestety no dyskusyjne bardzo, tak, czy odbiegają od tego standardu, który powinien być zachowany. No więc sądy zasadniczo już wracają do orzekania. Przy zachowaniu środków bezpieczeństwa są na stronach internetowych, pojawiają się informacje odnośnie organizacji rozpraw, odnośnie tego, jak przeprowadzane są rozprawy. Problem dotyczy w szczególności tych sądów, gdzie jest niedobór dużych sal, tak? Czyli takich sal, które pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie rozprawy z zachowaniem tych wszystkich odległości i zachowaniem tych środków bezpieczeństwa, tak? Więc zasadniczo z tego, co widzę, sądy wyznaczają rozprawy są jawne, pomimo tego, że istnieje możliwość
że istnieje możliwość przeprowadzenia wideo rozpraw, o czym zaraz sobie powiemy, ale tak, wracamy do sądów. Rozszerzony katalog spraw pilnych, nie jest to dzisiaj już tak bardzo istotne, ponieważ co prawda przepisy przewidują sytuację, w której na przykład w jakimś sądzie zostanie wykryte ognisko wirusa, tak? Więc i cały sąd na przykład, albo jakiś wydział, albo jakiś wydział zamiejscowy będzie musiał, czy jego prace będą musiały być wstrzymane, wówczas właśnie wchodzą te przepisy, między innymi dotyczące przeprowadzania spraw pilnych. Te sprawy pilne mogą być przeniesione do innego sądu, albo mogą być jakieś inne środki wdrożone, aby te sprawy pilne przeprowadzać, ale tak jak powiedziałem, zasadniczo wszystkie sprawy już sądy prowadzą. Tarcza, trzecia odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła wideo rozprawy. Nie widzimy tego jeszcze, szczerze mówiąc, pomimo tego, że nasza kancelaria prowadzi bardzo dużo procesów. Doświadczamy oczywiście już tych zarządzeń na posiedzeniach niejawnych, ogłaszane są nam wyroki na posiedzeniach niejawnych, ale szczerze mówiąc, wideo rozpraw jeszcze nie mieliśmy. Na razie sądy tylko sygnalizują, że gromadzą sprzęt, tak, po to, żeby te wideo rozprawy móc przeprowadzać. Na razie wdrażane są środki zapobiegawcze, tak, i rozprawy przeprowadzane są jawnie. Zasadniczo jednak przepis tarczy pozwala na to, żeby rozprawę albo posiedzenie jawne przeprowadzić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym, bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla. No właśnie, więc sądy zasadniczo dzisiaj nie sądzą, że przeprowadzenie posiedzenia jawnego nie wywoła nadmiernego zagrożenia przy zachowaniu tych środków bezpieczeństwa i te rozprawy są przeprowadzone. Co istotne, z tego przepisu o wideo rozprawach wynika, że te wideo rozprawy nie będą, znaczy będzie można je prowadzić, czy w nich uczestniczyć, nie wiem, z biura albo z kancelarii, tak, no bo to wynika wprost z przepisu, że osoby w nich uczestniczące, co ciekawe, nawet sędziowie, poza przewodniczącym i sędzią sprawozdawcą, mogą brać udział w takim posiedzeniu właśnie przy użyciu tych urządzeń do porozumiewania się na odległość. Istotniejsze przepisy z naszego punktu widzenia dotyczą posiedzeń niejawnych, ponieważ te posiedzenia już są wyznaczane. Tych spraw mamy dość dużo, które, jak to się mówi, dojrzały do wydania orzeczenia. Mogą być skierowane na posiedzenie niejawne w celu wydania wyroku. Dostajemy takie zawiadomienia wraz z informacją o tym, że możemy złożyć pismo, w którym zajmiemy stanowisko, tak, czy bez konieczności stawiania się w sądzie i wygłaszania mowy końcowej, tak, przed wydaniem wyroku. Więc przepis pozwala na to, żeby złożyć pismo procesowe ze stanowiskiem. Oczywiście taka możliwość zawsze istniała. Nawet jeżeli sąd do tego nie zobowiązał, to była praktyka składania tak zwanych załączników do protokołu, gdzie można było podnieść argumentację, całą argumentację prawną i omówić stan faktyczny. Szczerze mówiąc, nieczęsto się takie pisma widywało, ale to jakby nie jest żadne nowum, tak? Więc
Przepis brzmi tak: przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległe z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Tutaj już jest, w tym przepisie jest mowa o, że tak powiem, zwykłej rozprawie, nie tylko nie wydanie wyroku, tylko rozprawa, która zdaniem sądu musi być przeprowadzona i to takim zarządzeniem przewodniczący może skierować, może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, a my możemy się temu sprzeciwić, tak? Więc to jest istotne nowum, że stronie przysługuje sprzeciw co do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne. Taki sprzeciw nie przysługuje w sytuacji, kiedy posiedzenie ma służyć ogłoszeniu wyroku, tak? Więc to trzeba rozróżnić. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, no to nie zostanie pouczony o prawie do sprzeciwu, natomiast jeżeli występujecie Państwo bez pełnomocnika, wówczas zostaniecie pouczeni o tym, że możecie oczywiście taki sprzeciw złożyć i uważam, że warto uczestniczyć w rozprawach i czuwać nad ich przebiegiem, czy wysłać pełnomocnika i nie pozostawiać wszystkiego w gestii sądu. Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. Również rozpoznanie apelacji może odbyć się na posiedzeniu niejawnym i dotyczy to spraw, w których apelacje wniesiono przed dniem 7 listopada. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd ta data, ale tak jest, więc jeżeli apelację wniesiono przed dniem 7 listopada, sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięcia dowodu, zeznań świadków lub przesłuchania stron. I w tym przypadku zapewne większość składów sędziowskich, które orzekają w sprawach wniesionych apelacji, będzie chciała skierować takie sprawy na posiedzenia niejawne. Tutaj już nie przysługuje nam prawo do sprzeciwu, ale możemy wnieść o przeprowadzenie rozprawy, tak? Więc jeżeli dostaniemy takie zawiadomienie o tym, że sprawa została skierowana na posiedzenie niejawne, to wówczas możemy złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy w terminie 7 dni. Zdaje się, że adwokat nie zostanie o tym pouczony. Strona występująca w sprawie bez adwokata takie pouczenie od sądu oczywiście otrzyma. Więc cóż, redakcja tych przepisów wyraźnie wskazuje na to, że przepisy mamy, zdaje się, chyba tylko dla prawników, tak? Bo w jednej sprawie możemy złożyć sprzeciw, w sprawie apelacji składamy wniosek o przeprowadzenie rozprawy. Z kolei w postępowaniu administracyjnym, to zaraz o tym powiem, wyrażamy zgodę na przeprowadzenie posiedzenia rozprawy na posiedzeniu niejawnym, więc to są takie różnice, niuanse, a spróbujmy się pomylić, tak? Czyli zamiast sprzeciwu wnieść o przeprowadzenie rozprawy na przykład, tak? Wówczas sąd, nie wiem, odrzuci taki wniosek albo pozostawi go bez rozpoznania. Ciężko powiedzieć, co zrobi, ale na pewno z tego skrzętnie skorzysta, jeżeli będzie mógł tej rozprawy nie przeprowadzać, tak? To trzeba mieć tego świadomość i tych niuansów, tych różnic w tych przepisach. W odniesieniu do postępowania sądowo-administracyjnego tutaj zasady są podobne, również można. Przewodniczący może skierować sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, również skargę kasacyjną, jak widać, gdzie zasadą jest jednak rozprawa. Strona rzadko zrzeka się przeprowadzenia rozprawy, raczej chce być obecna na rozprawie, chce pokazać, że jej zależy, tak?
pokazać się na rozprawie, pełnomocnik chce wygłosić stanowisko w sprawie wniesionej skargi kasacyjnej i popierać skargę. Więc rzadko dochodzi do tego, że strona zrzeka się przeprowadzenia rozprawy. Natomiast w postępowaniu sądowo-administracyjnym, na przykład Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z wniesionej skargi musi zapytać się o zgodę stron, czy wyrażają zgodę na to, żeby sprawę przeprowadzić na posiedzeniu niejawnym. A więc widzimy różne, tutaj sprzeciw, tutaj wniosek o przeprowadzenie rozprawy, a postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyrażamy na to zgodę. Z kolei wojewódzkie sądy administracyjne, jak również Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń, czyli znowu wideorozprawa, tak, urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym, bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, czyli przepis analogiczny do tego, co znalazło się i odnosi się do przepisów postępowania cywilnego. Tyle o procedurze. Powiem teraz o takich ciekawostkach, w pewnym sensie ciekawostkach, no bo to są przepisy na stałe wprowadzone do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Otóż zdaje się, jest taki klimat obecnie, żeby chronić w pewnym sensie chronić dłużników, tak, chronić osoby, które mają skłonność, czy dzisiaj podwyższoną skłonność do zadłużania się, która wiąże się ze zwiększoną skłonnością do stosowania różnego rodzaju nieuczciwych praktyk, tak, jakim niewątpliwie jest praktyka stosowania zabezpieczeń w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie, tak, czyli sytuacji, w której za udzieloną pożyczkę ktoś udaje się do notariusza i przenosi na pożyczkodawcę własność swojego mieszkania na przykład, albo swojej zabudowanej działki zabudowanej domem, która służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Otóż wprowadzony do kodeksu cywilnego artykuł 387 ze znaczkiem 1 unieważnia tę umowę, tak? Czy stanowi, że taka umowa jest nieważna, która zobowiązuje do przeniesienia własności nieruchomości i tutaj właśnie służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych. Więc to jest jeden z kluczowych warunków. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc jakby z zakresu tego przepisu wyłączono przedsiębiorców, którzy zadłużają się w związku z prowadzoną czy bezpośrednio z działalnością, jeżeli ta pożyczka jakby ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą, tak, czy to zadłużenie. No więc w takiej sytuacji taki przedsiębiorca będzie wyłączony z tego zakresu tego przepisu. I teraz w przypadku, gdy wartość tej nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy, tak? Czyli ustawodawca tutaj ogranicza ten proceder, w którym na przykład udzielenie stosunkowo niewielkiej pożyczki jakby i zabezpieczenie tego poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczyło sytuacji, w której była ta taka rażąca dysproporcja, tak, albo w ogóle jakakolwiek dysproporcja pomiędzy zakresem zabezpieczenia a to udzieloną pożyczką, tak, czy tym zaciąganym zobowiązanie. Drugi warunek jest taki, że wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych, znaczy nie tyle warunek, co sytuacja, której dotyczy ten przepis, gdy wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona. No, w tym przypadku mamy pewien problem interpretacyjny, bo zwykle w umowach, w których ktoś zaciąga jakieś zobowiązania,
ta wartość w taki czy inny sposób jest oznaczona, tak? Może niekoniecznie poprzez wskazanie kwoty, ale może sposobu obliczenia tej kwoty, tak? Ale wyobrażam sobie, że ktoś na przykład może zobowiązywać się, że w przyszłości udzieli pożyczek, tak? Takiemu dłużnikowi i ten dłużnik już dzisiaj przewłaszcza na niego nieruchomość, no to w takiej sytuacji oczywiście taka umowa również będzie nieważna. I trzecia sytuacja, gdy zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej przez biegłego rzeczoznawcę, czyli jeżeli chcemy dokonać takiego zabezpieczenia, no to taka wycena musi zostać dokonana. Co istotne, przepis nie unieważnia umów zawartych przed wejściem w życie tych przepisów, więc te umowy, które były dotychczas zawarte, są nadal ważne, tak? To znaczy nie są nieważne w związku z tym przepisem, oczywiście one mogą być, one są unieważnialne na podstawie przepisów choćby o wadach oświadczenia woli na przykład, ale ten przepis z artykułu 387 może być powoływany do umów, które są zawierane po wejściu w życie trzeciej odsłony tarczy. Kolejne przepisy dotyczą postępowania egzekucyjnego i w szczególności egzekucji z nieruchomości. Tych zmian jest więcej, ale to, co postanowiłem Państwu opowiedzieć, to przepis artykułu 952 ze znaczkiem 1 KPC, który wprowadza zasadę, że wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, czy w tym przypadku licytacji, składa wierzyciel, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania, tak? Więc to jest ten warunek, że nasza należność główna, więc bez odsetek, bez kosztów zastępstwa, bez kosztów rekompensaty i tak dalej, jeżeli nie przekracza 1/20, a jeżeli jest wielu wierzycieli, no to suma tych wierzytelności, jeżeli nie przekracza 1/20, no to taka nieruchomość nie będzie mogła zostać zlicytowana na podstawie tego przepisu. Choć przepis przewiduje pewne wyjątki. Ja napisałem tutaj, że przepis ten nie dotyczy należności, egzekwowanych należności Skarbu Państwa, co oczywiste. Skarb Państwa zawsze się w takich przypadkach wyłącza, tak? Czy wprowadza wyjątek dla siebie, ale też możemy wykazywać, że to jest jedyny składnik na przykład majątku dłużnika, tak? Albo że nie jesteśmy w stanie z innych składników jakby prowadzić egzekucji i wówczas taka egzekucja będzie mogła być przeprowadzona, ale będziemy musieli wykazać tę okoliczność. Teraz właśnie nie wiem w jakim trybie, bo przepisy nie precyzują. I teraz trzecia sytuacja, licytacja nieruchomości. Oczywiście cały czas mówimy o lokalach lub zabudowanych nieruchomościach służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tak? I to, co istotne, w czasie zagrożenia, stanu epidemii albo stanu zagrożenia, tak? Liczymy się z tym, że stan epidemii być może zostanie uchylony niebawem, ale stan zagrożenia epidemicznego będzie trwał. I tak długo, jak będzie trwał, plus 90 dni po jego zakończeniu, nie będzie się przeprowadzało licytacji nieruchomości, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Więc to jest takie zabezpieczenie dla tych osób, którym grozi eksmisja. Zresztą postępowania o eksmisję również zostały wstrzymane. Poza tymi takimi sytuacjami, które dotyczą spraw rodzinnych, ale to jakby poza tematyką naszego dzisiejszego spotkania, ale zasadniczo eksmisji również się obecnie nie przeprowadza.
Kolejny istotny w mojej ocenie przepis i kolejny niejasny przepis dotyczy podwyższenia kwot wolnych od potrąceń. Tak? Jest artykuł 87 ze znaczkiem 1 Kodeksu Pracy, który wskazuje, jakie są kwoty wolne od potrąceń. Otóż przepisy tej tarczy 3.0 wskazują, że gdy z powodu podjętych na terytorium RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, wówczas te kwoty niepodlegające czy wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny. Członkiem rodziny jest tutaj małżonek, dziecko, czy nie musi być małżonek, może być partner, tak, jeżeli mamy wspólne dziecko. Przepis, jakby ten katalog, czy definiuje członka rodziny, oczywiście, tak dość szeroko. Oczywiście, więc na każdego członka rodziny wówczas przysługuje to 25% podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń. Słuchałem dyskusji na ten temat, w jaki sposób weryfikować to, tak? Czy członek rodziny takiego pracownika utracił źródło dochodu. Bo to, czy nasz pracownik, czy samemu pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie, no to wiemy, tak? Ale czy członek jego rodziny utracił źródło dochodów, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. I teraz pytanie, jakich dokumentów, czy być może tylko oświadczeń zażądać, żeby taki stan rzeczy ujawnić, tak? I na przykład nie przekroczyć przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. No więc uniknę odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że poza oświadczeniem odebranym od takiego pracownika niewiele więcej możemy zrobić. Zobaczymy, być może te przepisy zostaną jakoś doprecyzowane, bo są bardzo, bardzo nieprecyzyjne i takiego doprecyzowania niewątpliwie wymagają. Tutaj mała retrospekcja, ponieważ dotyczy przepisu, który był ujęty w tej pierwszej tarczy, tak, tej, która weszła 31 marca w życie i która ten przepis jakby to zmieniał tylko datę wejścia w życie. Był taki dość ukryty w tych przepisach. Wiele osób pominęło to, ale jest bardzo, bardzo istotny, tak? Ponieważ mam wrażenie, że chyba wszyscy słyszeliśmy o tym, że od 1 czerwca miały wchodzić przepisy kodeksu cywilnego, które zrównują, upraszczam tutaj oczywiście, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z konsumentami. Przepisy te nie weszły w życie 1 czerwca, ich termin obowiązywania został przesunięty na 1 stycznia, a są bardzo istotne, dlatego postanowiłem o nich powiedzieć i może nie tyle przestrzec, co omówić pokrótce, co to są za przepisy. Przede wszystkim dodano artykuł 385 ze znaczkiem 5, który na mocy którego przepisu przepisy dotyczące niedozwolonych klauzul umownych stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. To takie masło maślane trochę, ale chodzi o osoby fizyczne, które zawierają jakieś umowy, które są związane, co prawda, z jej działalnością gospodarczą, ale z tej treści wynika, że nie posiada ta umowa dla niej charakteru zawodowego i tutaj przepis odnosi się do wpisu w CEIDG, tak? Czyli do tego, jakie PKD ma taka osoba ujawniona w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli ta umowa nie dotyczy tej
tych pekadów, że tak powiem, tego zakresu działalności, to należy ją traktować taką, jak przedsiębiorcę, jak konsumenta. I w związku z tym zaczyna się stosować do tych osób, czy do umów zawieranych z tymi osobami, przepisy o klauzulach niedozwolonych. Państwo być może znacie to, istnieje rejestr klauzul niedozwolonych. Pewnie prawnicy niejednokrotnie przeglądali ten rejestr. Natomiast w kodeksie cywilnym jest też taki katalog 20 kilku, zdaje się, sytuacji, w których opisano takie, co jest klauzulą niedozwoloną. Między innymi postanowienie umowne, które na przykład wyłącza odpowiedzialność za szkody na osobie, tak? Albo który wyłącza odpowiedzialność wobec konsumenta, ale tutaj jest to jakby zrównanie, tak? Względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Albo postanowienie umowne, które wyłącza możliwość potrącenia należności. Więc przed wejściem w życie tych przepisów warto nasze umowy przejrzeć właśnie pod kątem takich zapisów, tak? I warto się zastanowić, czy takich zapisów po prostu nie usunąć, tak? Czy nie mamy właśnie gdzieś zakazu potrącania, czy gdzieś nadmiernie nie ograniczyliśmy, czy nie wyłączyliśmy tej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania, tak? Kolejny przepis, który został dodany inną ustawą, co prawda teraz tylko przesunięto datę wejścia w życie, to przepis artykułu 556 ze znaczkiem 4, na mocy którego dotyczące konsumentów przepisy działu rękojmia zawady stosuje się do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Oczywiście przepisy dotyczące rękojmi zawady stosuje się również w stosunku do przedsiębiorców, natomiast niektóre przepisy jakby wprost mówią o konsumencie, tak? Więc tam, gdzie te przepisy regulujące rękojmie mówią o konsumencie, wówczas trzeba za takiego konsumenta wziąć również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność. To na przykład dotyczy sytuacji, w której wada zostaje ujawniana na przykład w terminie 1 roku. Od sprzedaży, tak? Ten przepis dotyczył wyłącznie konsumentów. Dzisiaj od stycznia ta reguła będzie obowiązywała również te jednoosobowe działalności gospodarcze. Podobnie ma się przepis, który na przykład reguluje kwestie zbadania rzeczy sprzedanej, tak? Wiemy o tym, że przepis nakazuje przedsiębiorcom zbadanie rzeczy w sposób jakby przyjęty w danych relacjach, tak? I awady jawne wręcz należy ujawnić jakby najpóźniej w chwili sprzedaży, no, dlatego że są jawne, tak? I taka reguła dotyczy przedsiębiorców. No więc w tym przypadku, jeżeli mówimy o kontrahencie, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i ta umowa nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością zawodową, wówczas tego przepisu nie stosuje się. Czyli tego przepisu, który nakazuje kontrahentowi zbadanie rzeczy natychmiast albo jakby w terminie, który się zwyczajowo przyjęło, tak? Wiele przepisów, czy prowadziliśmy wiele spraw, w których wykazywaliśmy na przykład, że podnoszone roszczenia właśnie z rękojmi zostały wyłączone z uwagi na to, że kupujący nie zbadał rzeczy w sposób przyjęty, tak, że zbadał rzeczy, zgłosił wadę na przykład po tygodniu albo po 2 tygodniach i sądy często uznawały, że takie zbadanie rzeczy po tylu dniach było spóźnione, tak? Jeżeli na przykład dotyczyło wad jawnych. I
I teraz trzeba mieć na uwadze to, że ten rygor wynikający z tego przepisu nie będzie odnosił się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kilka słów na temat tarczy 4.0, czyli tego, co się pojawiło ostatnio na stronach sejmowych. Ustawa nosi tytuł Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, więc w znacznej części reguluje kwestie właśnie tych dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Kilka słów może powiem na ten temat. Jeżeli ustawa ta ma dotyczyć zarówno kredytów już zaciągniętych, jak i tych, które dopiero zostaną zaciągnięte. I przepisy te mają obowiązywać jakby do końca 2020 roku, czyli którzy chcą zaciągnąć ten kredyt z dopłatą, czy będzie istniała możliwość zaciągnięcia kredytu z dopłatą do końca tego roku. A jeżeli taki kredyt już został zaciągnięty, no to można go przekształcić w taki kredyt z dopłatą, tak? Właśnie, będzie on dotyczył, czy przepisy wskazują, że skorzystać z takiego kredytu mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień, po pierwsze, na dzień 31 grudnia 2019 nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów unijnych, tak, już tego nie tutaj nie powołuje, i utracili płynność finansową rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności finansowej. Raczej ta druga sytuacja, tak? Wydaje mi się wątpliwe, żeby jakikolwiek bank chciał udzielić takiego kredytu nawet z dopłatą komuś, kto utracił płynność finansową, tak? Natomiast no do takiego katalogu czy do takiego kręgu przedsiębiorców te przepisy są, czy te kredyty będą adresowane, tak? Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, przepisy jeszcze nie zostały uchwalone. Pewnie się w niedługim czasie o tym przekonamy. Ale warunkiem jest właśnie tak, utrata płynności finansowej albo stan zagrożenia utratą płynności finansowej. Dopłata do oprocentowania ma wynosić 2% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1% w przypadku pozostałych, czyli w przypadku dużych przedsiębiorstw. Kilka istotnych zmian dotyczących prawa pracy. To pewnie o czym większość osób słyszała. Pracodawca będzie mógł udzielić zatrudnionemu przymusowego, zaległego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach bez zgody zatrudnionego w terminie wskazanym przez pracodawcę i z pominięciem planu urlopu w wymiarze do 30 dni. No, przepis jakby budzący duże kontrowersje, taki pewnie spełniający wiele oczekiwań czy postulatów środowiska pracodawców, niekoniecznie podobający się pracownikom, ale tak właśnie będzie. To nie wszystko, bo przepisy tej tarczy mają umożliwić obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy. I to jest zdefiniowane, to istotny wzrost obciążenia wynagrodzeń. To jest zdefiniowane w tej ustawie. Oczywiście obniżenie wymiaru czasu pracy i przestój ekonomiczny to nie jest żadne nowum, tak? Bo to się dzieje i przedsiębiorstwa to stosują. Zresztą dane makroekonomiczne zdaje się pokazują, że dzięki tego rodzaju instrumentom nie dochodzi do wielu zwolnień, tak? Oczywiście ludzie tracą pracę, ale nie tracą tej pracy w skali takiej, jakiej ekonomiści się spodziewali. To jest bardzo ciekawe i jakby przyczyn tego należy upatrywać właśnie w tym, że obcinane są wynagrodzenia, właśnie obniżany jest wymiar czasu pracy. Czy stosowany jest ten przestój ekonomiczny. Dzisiaj można to zrobić jakby w trybie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Natomiast ta czwarta odsłona tarczy da prawo jednostronnego obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia pracownika przestojem ekonomicznym przez pracodawcę bez konieczności jakby poszukania porozumienia na przykład z organizacją związkową, tak? W takim zakładzie. Kolejne przepisy to dotyczą czasowego zawieszenia obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września. Doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Może tego, znaczy praca zdalna doczeka się pewnie kompleksowej regulacji w kodeksie pracy, no bo już dzisiaj jakby widać to, że ta praca zdalna może stać się standardem w wielu przedsiębiorstwach, w związku z czym jakby to wymaga daleko idącej regulacji w kodeksie pracy. Te regulacje, które są zaproponowane teraz, nie spełniają chyba takich wymogów. Są dość lakoniczne, że tak powiem. Tak? Na przykład jest mowa o tym, że na pracę zdalną można skierować kogoś, kto posiada odpowiednie warunki ku temu, żeby pracować zdalnie. Tak? I to chyba ma jakby przeciwdziałać sytuacji, w której pracownik żąda, żeby wysłano go na pracę zdalną, w sytuacji, w której wiadomo, że on zdalnie pracować nie może. No, na przykład charakter pracy się na to nie pozwala, tak? Albo warunki lokalowe chociażby, o tym też przepisy mówią, o warunkach lokalowych, nie stanowią. Albo co więcej, no, dość oczywista sprawa, że to pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do pracy zdalnej, tak? To jest, więc jeżeli jest tak, że pracujemy na własnych sprzętach, no to zerknijmy do tych, czy w naszej firmie pracownicy pracują na swoich komputerach, no to polecam, żeby zerknąć do tych przepisów i upewnić się, czy to będzie nadal możliwe po wejściu w życie tarczy czwartej. Kolejne jakby takie usprawnienie, tak, dotyczące prawa pracy, dotyczy umożliwienia wypowiadania umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. No to są tego rodzaju przepisy, które powodują, że to prawo pracy będzie bardziej odpowiadało obecnym warunkom, tak? Będzie pozwoli na sprawniejsze jakby zarządzanie i czasem pracy, i pracownikami, po prostu będzie bardziej elastyczne. Ostatnia już dzisiaj kwestia, którą chciałem poruszyć, która jest bardzo ciekawa, nie wiem, czy nie najciekawsza z tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałem. A mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. To jest jako forma postępowania o zatwierdzenie układu. Być może pamiętacie Państwo, że są cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego. Ten pierwszy, taki najbardziej odformalizowany, czyli postępowanie o zatwierdzenie układu, kiedy zatrudnia się doradcę restrukturyzacyjnego, podpisuje się z nim umowę, ogłasza się właśnie, że się będzie realizowało układ. Samemu się takie propozycje układowe przedstawia swoim kontrahentom i zbiera się głosy, tak, pod takim układem. Jeżeli zbierze się te głosy wymaganej przez prawo restrukturyzacyjne większości, no to wówczas idzie się do sądu. Ja to bardzo skrótowo i lakonicznie opowiadam, ale to może wydaje mi się, że Państwo już doskonale orientujecie się w tych przepisach restrukturyzacyjnych, już parę lat one obowiązują. No więc i w ostatnim etapie tego postępowania idzie się do sądu po to, żeby sąd zatwierdził, tak, taki układ. Te przepisy nie cieszą się wcale powodzeniem. Tych układów realizowanych w tym trybie jest bardzo niewiele każdego roku.
Dlatego mam wrażenie, że postanowiono przeprowadzić pewien eksperyment, tak? A przyczyną, dla którego to postępowanie jest niepopularne, przyczyna jest taka, że nie daje żadnych korzyści, tak, temu podmiotowi w restrukturyzacji. Czyli postępowania sądowe, które się toczyły, nadal się toczą, egzekucje, które się toczyły, nadal się toczą, więc jakby tutaj się nic nie zmienia. I te przepisy tarczy 4.0 wprowadzają, że z chwilą obwieszczenia w monitorze sądowym i gospodarczym o tym, że będziemy realizować, czy otwieramy to postępowanie o zatwierdzenie układu, wszystkie egzekucje są wstrzymane, tak? Czyli nie można otwierać nowych, a te, które są w toku, są wstrzymane. Sądzę, że wielu przedsiębiorców skorzysta z tego trybu. Doradcy restrukturyzacyjni będą w najbliższych miesiącach przynajmniej rozchwytywani, więc jeżeli jesteście Państwo w takiej sytuacji, że macie jakąś egzekucję na przykład, albo spodziewacie się jakiejś dużej egzekucji, no to warto się z doradcą restrukturyzacyjnym teraz skontaktować po to, żeby omówić możliwość takiego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Co ciekawe, wstrzymanie tych egzekucji dotyczy również roszczeń, które są zabezpieczone rzeczowo, tak? Czy przez hipotekę, albo przez jakiś zastaw, albo w innej formie zabezpieczenia rzeczowego. Takie korzyści, nazwijmy to, dla podmiotów restrukturyzacji przewidywało dotychczas tylko postępowanie sanacyjne, tak, które dodatkowo odbierało zarząd majątkiem takiemu przedsiębiorcy. Więc bardzo ciekawe przepisy. Mam wrażenie, że to jest pewien eksperyment. Być może będą, wydaje mi się, że bardzo, bardzo popularna, bardzo popularny tryb, ten tryb będzie w najbliższych miesiącach. Co istotne, termin na zawarcie porozumienia jest krótki, bo wynosi 4 miesiące, więc jakby to wstrzymanie egzekucji jest ograniczone oczywiście w czasie, tak, do 4 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie uzyskamy porozumienia z wierzycielami, no to te postępowania jakby wracają, toczą się dalej, tak? Co istotne, to dotychczas te przepisy przewidywały tylko jakby samodzielne zbieranie głosów, tak? Natomiast tarcza 4.0 przewiduje, że w tym postępowaniu o zatwierdzenie układu możemy również zwołać zgromadzenie wierzycieli, które oczywiście możemy zorganizować za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, tak? Czyli za pomocą wideokonferencji. Takie głosowanie może zostać przeprowadzone, głosowanie nad układem. Więc bardzo ciekawe przepisy, zobaczymy, jak w praktyce one będą realizowane. Wydaje mi się, że warto zajrzeć do tej ustawy chociażby tylko z tego powodu, tak, żeby zapoznać się z tym nowym trybem. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Wyświetla się dla Państwa mój adres mailowy. Jeżeli potrzebujecie Państwo jakichś szczegółowych informacji na temat tarczy jednej, drugiej, trzeciej lub czwartej, zapraszam do kontaktu. Nasza kancelaria przygotowała takie bardzo szczegółowe opracowanie dla naszych klientów, którym się chętnie chwalimy, dzielimy się nim i w którym omawiamy jakby szczegółowo przepisy, począwszy od pierwszej tarczy, przez drugą i pewnie niedługo zaktualizujemy to zestawienie o tarczę numer 4. Także zapraszam do kontaktu i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.